Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Z czym Wam się kojarzy określenie tajny agent z Jamesem Bondem? Bardzo słusznie, ale szpiegowskie rozgrywki miały miejsce dużo bliżej niż Wam się wydaje, a w okresie PRL-u były szczególnie nasilone. Chcecie wiedzieć, jak działał wywiad i szpiedzy w okresie tak zwanej komuny? Nie ma sprawy. Czas na kolejny odcinek Historii bez cenzury. Pewnie myślicie, że trudno jest zostać szpiegiem. Pewnie dzisiaj tak, ale w okresie PRL-u zapotrzebowanie wywiadu było tak ogromne, że to wcale nie była wielka sztuka. Jeśli ktoś decydował się na współpracę z wywiadem z własnej woli, to w papierach wpisywano mu, że robił to z tak zwanych pobudek patriotycznych. Ale wielu z tych szpiegów po latach wyznało, że na taką karierę zdecydowali się dzięki filmowi Stawka większa niż życie. Serio, ten serial zwerbował dla wywiadu więcej osób niż jakikolwiek pojedynczy rekrutujący agent. Co pan o tym sądzi, Klos? Takie sztuczki nie ze mną, Brunner. Była jednak jeszcze jedna, ciekawsza grupa osób, ponieważ to byli ludzie zmuszeni do współpracy z wywiadem na siłę. Jak to działało? No, jeśli ludowa władza uznała, że ktoś im się przyda do służby w wywiadzie, to szukali na niego haka, czyli tak zwanego materiału kompromitującego. Na przykład Gustav Hermann w 1953 roku pracował jako nauczyciel, był pochodzenia niemieckiego i chciał kiedyś po pijaku zgwałcić uczennicę. Bardzo szybko znaleźli się u niego panowie z wywiadu i powiedzieli, że zatuszują całą sprawę, jeśli tylko zgodzi się z nimi współpracować. Takich propozycji nie do odrzucenia były tysiące i potrafiono maskować nawet największe świństwa, na przykład służbę w Gestapo. Czasami rekrutacja przebiegała bardzo nietypowo. Na przykład jeden z redaktorów Radia Wolna Europa słynął z tego, że lubił daleko odpływać od brzegu, bo świetnie pływał. Tak samo zrobił podczas urlopu w Hiszpanii, kiedy był już ponad kilometr od brzegu, to dostał nagle, nie wiadomo skąd, cios wiosłem w głowę. Otumanionego wyciągnięto na jakąś łódkę, a tam czekało dwóch elegancko ubranych agentów wywiadu PRL. Podali mu ręcznik, koniak, i zaproponowali współpracę. Oczywiście nie mógł odmówić, jeśli chciał wrócić żywy na brzeg. No ale okej, rekrutacja rekrutacją, ale taki agent coś sobą powinien reprezentować, prawda? Nawet w tamtych czasach. No właśnie, nie do końca. Zacznijmy od tego, jakie cechy powinien mieć ówczesny, dobry agent wywiadu PRL. Franciszek Czajkowski w swoim oświadczeniu do szkoły oficerskiej szczerze napisał, że jest ubogi, nie ma żadnego wyuczonego zawodu i kompletnie nie zna żadnego języka obcego. Co więc się stało, że ten człowiek dostał się do wywiadu i został szpiegiem? Po prostu był rok 1950 i bardziej niż kompetencje liczyło się to, że miał chłopsko-robotniczą przeszłość, był ateistą i nie było na niego żadnych donosów. No to już wiemy, jaki szpieg powinien być. A co stanowiło przeszkodę w dostaniu się do wywiadu? Tutaj też się uśmiejecie. O tym samym Franciszku Czajkowskim, jego zaniepokojony przełożony, niewiele później napisał taką notatkę. Towarzysz Czajkowski nie pije wódki, gdyż ma słabą głowę. A co gorsza, na pewnym przyjęciu po wypiciu 3 kieliszków wódki był pijany. Jest bardzo niedobrze, jeśli Czajkowski ma taką słabą głowę. No pewnie, ma to trochę sensu, bo pijacka gadatliwość to mało pożądana cecha u szpiega, ale przedkładanie tego nad wykształcenie i doświadczenie to już lekka przesada. Aha, i jeszcze jedna ciekawostka co do tej notatki. Sporządził ją przełożony, którego wcześniej 2 razy karano już za pijaństwo. Było wtedy takie powiedzenie, kto nie pije, ten donosi. Jak widać, kto pije, też donosi. To może teraz zrobię karierę jako szpieg? A co się działo po zwerbowaniu? Tak od razu zostawało się aktywnym agentem? Nie, nie. Trzeba było przejść odpowiednie szkolenie. Część z nich odbywała się w Moskwie i czasami były to nauki bardzo nietypowe. Pułkownik Jan Larecki opisał specjalną szkołę wywiadu KGB, gdzie uczono zdobywania informacji za pomocą uwodzenia podczas takiego kursu. Przyszli agenci byli pod kierunkiem doświadczonej seks-agentki poddawani specjalnemu treningowi, który miał na celu uwolnić ich od wszelkich seksualnych zahamowań i znajdować przyjemność w każdej możliwej odmianie, nawet perwersyjnej, aktu płciowego. Co więcej, jak zachowywać się naturalnie i spontanicznie, mając świadomość, że obserwuje ich i rejestruje ukryta kamera. What are you looking at? Scrubbing! I am!
Jednak nie wszystkie szpiegowskie szkolenia były aż tak ekstremalne. Sporo uwagi poświęcano na przykład temu, jak uniknąć podsłuchania podczas przekazywania ustnych informacji w prywatnym mieszkaniu. Wtedy trzeba było odkręcić wszystkie krany w łazience i bardzo głośno włączyć radio, chociaż to był akurat stary trik wymyślony jeszcze podczas II wojny światowej. Mnóstwo czasu spędzano też na cholernie nudnych zajęciach z papierem, nożyczkami, klejem i pustymi pudełkami i uczono się na nich doklejać drugie dno. Nie brzmi jak film akcji, prawda? Dużo ciekawsza była nauka tajnych sposobów umawiania się na spotkanie i przekazywanie sobie informacji. W teorii wyglądało to tak, że szpieg przekazuje agentowi tajne informacje w formie dokumentów, zdjęć, mikrofilmów, a w zamian za to otrzymuje pieniądze. Ale jak wyglądała praktyka? Przede wszystkim wyjaśnijmy sobie, że te sceny spotkań w ciemnej uliczce znane z filmów akcji to w większości naciągane pierdoły. Tak naprawdę szpieg i agent rzadko kiedy byli sami, a całą akcję ubezpieczało kilku agentów, którzy dbali o to, żeby przekazanie informacji poszło zgodnie z planem. Pani z dzieckiem, pan czytający gazetę czy taksówkarz, który akurat tam zaparkował, oni nie byli tam przypadkiem, mimo że często nawet o sobie nawzajem nie wiedzieli. A skąd szpieg wiedział, gdzie ma się spotkać z łącznikiem? Najlepsze były proste rozwiązania. Na przykład otrzymywał widokówkę. Widniejący na niej zabytek był miejscem wyznaczonego spotkania, a do daty zawartej na pocztówce trzeba sobie było doliczyć 2 tygodnie. I w ten sposób agent wiedział już, gdzie i kiedy ma przekazać informacje. Komunistyczne służby potrafiły też wyciągać wnioski z wcale nie tak odległej historii. Na przykład agentom wysyłanym do zachodnich Niemiec zalecano częste bywanie w piwiarniach i przysłuchiwanie się rozmowom, które mają tam miejsce. Dobrze pamiętali, jakie efekty przyniosło kilka barowych wystąpień w Monachium. Równie ważna była u szpiega świadomość tego, kto jest wrogiem ludu. Oczywiście był Watykan, który szczególnie mocno zaczął irytować władzę, kiedy papieżem został Karol Wojtyła, ale było też Radio Wolna Europa. I tutaj ciekawe jest to, że do grona najwierniejszych słuchaczy należeli sami komuniści, a to dlatego, że wiele audycji było poświęconych stosunkom wewnątrz partii, co było absolutnym tematem tabu. A więc inaczej rzecz ujmując, komuniści słuchali Radia Wolna Europa, żeby dowiedzieć się czegoś o własnych szefach. Korespondenci podają, że ulice wokół kościoła... A to świntuch. Ale Watykan, Radio Wolna Europa, czy nawet te kapitalistyczne świnie z Ameryki, to było nic w porównaniu do największego wroga tajnych służb PRL, wywiadu zachodnich Niemiec. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że był najbliżej, a po drugie dlatego, że tworzyli go zawodowcy. I to ci spod ciemnej gwiazdy. Nazywali się BND i zaczęli tworzyć się zaraz po II wojnie światowej pod okiem i za pieniądze Amerykanów. Kto tworzył struktury nowego niemieckiego wywiadu? Starzy naziści, tylko teraz dla nowych pracodawców. Amerykanom kompletnie nie przeszkadzało to, że ktoś kiedyś był nazistą tak długo, jak chciał pracować za ich dolary. Nie tacy fajni ci Jankesi, co? Eliza! Dobra, nie wygłupię się. Masz kasę. Odpowiednio przeszkolony i uświadomiony szpieg mógł wreszcie przystąpić do akcji, ale wywiad PRL-u miał podczas swoich misji czasami takiego pecha, że aż trudno uwierzyć. Przykłady? Z rozkoszą. Wspomniana przeze mnie jednostka podrywaczy nie była jedyną jednostką specjalną komunistycznego wywiadu. Istnieli też tak zwani złodzieje tożsamości, czyli agenci, którzy kradli dane osobowe dzieci pozostawionych na ziemiach odzyskanych. Takie dzieciaki podczas wojny często traciły kontakt ze swoimi rodzinami, które później intensywnie ich szukały. Aż tu nagle, po kilkunastu latach, zgłaszał się do nich człowiek podający się za cudownie ocalałe niemieckie dziecko. Oczywiście był to polski agent, ale rodzina i tak była zachwycona, zwłaszcza, że nie było wtedy testów DNA. Taki przygarnięty szpieg mógł wtedy bez problemu podróżować po wrogim terytorium, ale nie zawsze wszystko szło zgodnie z planem. Pewien polski agent skontaktował się z kobietą w Niemczech i przekonał ją, że jest jej cudownie ocalałym synem. Umówili się na spotkanie, ale w jego trakcie kobieta z przypływu emocji dostała ataku serca i zmarła. I cały misterny plan w pizdu. Ale to nie jedyna wtopa wywiadu PRL. Kolejna miała miejsce, kiedy jednego z agentów wysłano do zachodnich Niemiec, żeby uwiódł pewną Niemkę, która miała być dziedziczką hotelu, który byłby całkiem niezłą bazą wypadową dla innych agentów. Problem pojawił się, kiedy facet przyjechał na miejsce i okazało się, że ta niby bogata Niemka jest tak naprawdę ubogą, ohydną kobietą po rozwodzie, która utrzymuje się z bycia dziwką, czyli najprościej rzecz ujmując, research położył kolejny ambitny plan.
Ale wywiad PRL-u miał też sukcesy i swojego Jamesa Bonda. Nazywał się Marian Zacharski, chociaż, żeby było jasne, swój wielki sukces zawdzięcza ogromnemu szczęściu w doborze mieszkania. Przebywając na polecenie władz w Stanach Zjednoczonych i pracując w Dolinie Krzemowej, trochę przypadkiem został sąsiadem Williama Bella, wybitnego inżyniera, który już od 30 lat pracował w specjalnym ośrodku, który produkował najnowocześniejsze uzbrojenie dla amerykańskiej armii. Najpierw zaskarbił sobie jego przyjaźń, to zresztą nie było trudno, bo Bell miał wtedy wyjątkowo parszywy okres w życiu. Strata syna, rozwód, drugie małżeństwo, alimenty, długi. Na początku Zacharski był świetnym przyjacielem, doradzał, słuchał, pożyczał pieniądze, a Bell coraz bardziej mu ufał i zdradzał coraz to inne tajemnice. A kiedy zorientował się, kim jest Zacharski naprawdę, było już za późno. Dzięki tej znajomości Zacharski zdobył dla wywiadu PRL dokumenty ze wszystkimi szczegółami takich elementów uzbrojenia, jak myśliwiec F-15 Eagle, niewidoczne dla radarów bombowce, rakiety Cruise i Hawk, a także najnowszej aparatury radarowej. Łącznie 25 tysięcy stron dokumentów, z których część oficjalnie odtajniono dopiero w 2007 roku. Ale przecież taki szpieg za każdym razem ryzykował życiem. Coś go musiało motywować. Chcecie wiedzieć, ile zarabiał agent wywiadu PRL? Nie ma sprawy. Sam Zacharski za swoje materiały otrzymał 2,5 miliona złotych, 12 tysięcy dolarów i 15 tysięcy marek. A kiedy złapało go FBI, to jego rodzina dostała zapomogę w wysokości 60 tysięcy złotych i 6-pokojowego mieszkania. Amerykanie nie pozostawali dłużni. Chcąc dowiedzieć się, jakie dokładnie informacje wykradł Zacharski, proponowali mu przejście na stronę kapitalizmu. Oczywiście nie za darmo. W zamian za wolność, ćwierć miliona dolarów, dom i zagwarantowaną dobrą pracę. Jednak Zacharski to najlepiej opłacany agent w historii PRL. A jak zarabiał taki zwyczajny szpieg? Różnice w wynagrodzeniu najlepiej widać na przykładzie podwójnych agentów. Bogdanowi Walewskiemu towarzysze ze wschodu za każdy raport płacili nie więcej niż 40 dolarów, no czasami dorzucili też butelkę stolicznej albo wyborowej. Natomiast Amerykanie płacili od 100 do 200 dolarów, nie licząc premii, i pewnie tutaj jest odpowiedź na pytanie, czemu komunistyczni agenci tak często przechodzili na stronę zgniłego kapitalizmu. Jak widzicie, szpiegostwo w tym okresie przeżywało swój złoty okres, ale obyśmy już nigdy nie musieli żyć w tych chorych czasach. Chociaż niewykluczone, że dzisiaj też jest naokoło mnóstwo szpiegów, tylko my po prostu o tym nie wiemy. Można natomiast zgłębiać wiedzę na temat tego, co było, a teraz jest ku temu fantastyczna okazja, bo właśnie ukazała się książka Szpiedzy PRL-u. Tam znajdziecie jeszcze więcej fantastycznych informacji na temat działalności wywiadu w tym okresie. My scenariusz dzisiejszego odcinka oparliśmy właśnie na tej publikacji. Polecamy serdecznie. A swoją drogą zajrzyjcie na nasz profil na Facebooku, napiszcie, co wy myślicie o metodach działania wywiadu PRL i pamiętajcie, że znajdziecie tam jeszcze więcej ciekawostek. A, no i dajcie suba, bo wtedy nie ominą was kolejne odcinki Historii bez cenzury, a one już niedługo. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy Ci znać o nowych odcinkach.